Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z cyklu Zagrajmy w SimCity 5 lub SimCity jak to woli. No i cóż, co my osiągnęliśmy w pierwszym odcinku? Osiągnęliśmy to, że zarabiamy 609 dolców lub złotówek na godzinę. No i populacja naszego miasta jest 527. Jeżeli spojrzymy w popyt na strefy mieszkaniowe, widać, że jest popyt na strefy drugiego, zamożności drugiej oraz na popyt na strefy przemysłowe. Bardzo duży. Szczerze wam powiem tak, że planowałem zrobić miasto, które będzie działało na zasadzie turystyki oraz czego jeszcze turystyki. No, dalej. Wyleciało mi teraz z głowy, co chciałem powiedzieć. Edukacji właśnie. Lecz niestety tak się nie da, ponieważ nadal mamy, że tak powiem, na początki, jeszcze wy nie dołączyliście, czyli nie stawiacie swoich miast, żebym mógł robić transport międzymiastowy. A więc dzisiaj, w dzisiejszym odcinku zajmiemy się też trochę przemysłem. A z tego co wiem, już zaraz wam coś pokażę. Gdzie to jest? Mamy bardzo dużo ropy naftowej, co jest mile widziane szczerze. Ponieważ ropa naftowa, no chyba głupi by nie wiedział tego, że ropa naftowa jest w cenie, prawda? I tak samo jest SimCity. A więc wyłączmy tą mapkę i przejdźmy do budowania przemysłu naszego. Wybrana jest? Jest. No, wybierz. Dobra. Aha, czyli za blisko budynku, czyli tutaj będą. Tak, robimy. I też, wiecie jak to zrobimy? Żeby nie było siatki, zrobimy to troszeczkę inaczej, a mianowicie kółeczko. Tak, pięknie jest. Teraz robimy tu. Wow. Źle. Bardzo źle. Dobra, sru. Będziemy rysować. Więc jedziemy tak, jak nam tutaj każą linię. Za mało kasy mamy. Ja pierdzielę, ale tej kasy poszło. Tak. Chciałem z drugiej strony to samo zrobić, ale widzę, że cała nasza kasa poszła. To jest niepokojące bardzo, bo szybko poszła ta kasa. Naprawdę bardzo szybko. Dobra. To robimy strefy. Strefy zrobimy tutaj. Tak. I tutaj też zrobimy strefę taką. Ale też zrobimy ją tutaj. Także zobaczycie zresztą, jak to będzie wszystko wyglądało. Mam nadzieję, że dobrze mi to wszystko wyjdzie. I będzie fajny popyt na to wszystko. Dobra, zrobimy też. Okej. Okay. Przyspieszmy czas, bo czas to pieniądz, prawda? No dobra. Wyłączę mapkę. Zapotrzebowanie na strefę przemysłową spada z tego, co widzę. Co już dobrze rokuje. No i co? Przydałoby się zająć tym terenem tutaj właśnie. Tym tutaj. Ludzie są zadowoleni. To mi się podoba szczerze. Prąd, woda, ścieki. Ścieki widzimy, jak ścieki z domów lecą do naszej tutaj, że tak powiem, rury odpływu ścieków. Kanalizacja działa normalnie. Zasilanie miasta, tylko musiał sprawdzić, gdzie jest tak zwana mapa. O, pompowanie wody. Jak to długo? Nie wiem, co to oznacza. Pompowana woda. Wejdźmy w wodę, może w rozpiskę wody. Daj, gdzie ona tu jest, bo nie widzę teraz szczerze. Woda. Nie widzę jej. Nie widzę wody. Tu boli trochę. Jest tu woda, no. Kurczę, no nie ma tego, co bym chciał akurat. Może gdy włączę to. No nie widzę. Jednak. Dobra. Co my dalej możemy zrobić z tym miastem? Aha. Miasto możemy wyspecjalizować. Na, już wam mówię, kopalnictwo, wiercenie, handel,
elektronika, kultura lub hazard. Ja bym chciał pójść w wiercenie oraz elektronikę. Jeżeli to jest tak, jeżeli to jest możliwe oczywiście. Ponieważ to na pewno zyskam dosyć dużo pieniążków na tym. A teraz zobaczmy zapotrzebowanie. Jesteś tylko ludźmi, na czymś komputerze. Nonsens. Lol, takie zagadnienia są istnie normalne, ponieważ no, to jest ciekawe, ciekawe naprawdę, ciekawe podejście do rozgrywki, prawda? Dobra, fajnie. Co dalej możemy z tym wszystkim wykminić? Jakie jest zapotrzebowanie to wszystko? Ja mówię, będę szedł w wiercenie oraz w elektronikę. Ale to co potrzebujemy do tego? Szybkość przede wszystkim, dobrze. Takie czasy, to dobrze. Właściwie elektronika i handel. Handel, ropa i elektronika. Te trzy rzeczy. Jeszcze chciałem edukację mieć dosyć dobrą. No ale cóż, jak się nie uda, to się nie uda, prawda? No fajnie. Fajnie, że macie tyle prądu, ile potrzeba. Dobra. Co dalej możemy zrobić? Budujemy dalsze miejsca. Tylko teraz pytanie. Co? Aha, potrzebują tych, dalej jak się nazywają one. Potrzebują sklepów oraz dzielnic mieszkalnych, więc na pewno im to damy. Tak. No nie, za mało kasy znowu. Fuck. Nie chcę się zadłużać. Wow. Chcę proste. Tak. Bo to chyba... Nie, to jest proste czy nie? Jest proste. Tutaj ta ulica nie jest prosta, ale to jest... To jest pikuś. To jest pikuś. No musimy niestety trochę poczekać na to, aż tutaj kasa nam wpłynie do budżetu miasta. Tymczasem ja zrobię pełną rzecz, żebym widział, ile ja nagrywam. O fuck. Dobra. Może być. Mam nadzieję, że wy tego nie widzicie. Ale ja wiem, że nagrywam już 7 minut, bo ostatni odcinek był stanowczo za krótki, prawda? Pewnie i wy piszecie w komentarzach, czemu taki krótki, to tamto. Ale no niestety ja nie widziałem czasu, jaki nagrywam. Teraz widzę, wiem, że nagrywam 7, prawie 8 minut. 6... No jak za mało? Fuck. 1000, dobra. Zaraz zrobimy odtąd też tam, tutaj. Tylko niech kasa dojdzie. Się zajmiemy kolejno. Oho, czyżby korki. Widzę, że to jest dosyć mocno to wszystko zagęszczone, bo korki nam się pokazują na ulicach. Zresztą zobaczycie, widzicie ten zielony pasek. Tu widzę, że natężenie ruchu jest mocne, ale... Ale ulica daje radę przypuszczać to wszystko. No dalej. Rób się. Pieniążki. Pięknie jest. Teraz tylko. Chciałbym zrobić coś takiego. Ale to będzie krzywe. Ja pierdzielę. Dobra. Mniejsza z krzywością. Daj pieniążki. No wpływajcie do mojego budżetu kochanego. Ale spójrzcie, czy to nie fajnie wygląda z widoku przeciętnego sma. Jak sobie staniemy tutaj... A, nie staniemy. Zostaniemy na takiej wysokości. Popatrzymy, to jest piękne. Zostanie nam się buduje wszystko. Pięknie wygląda. Na razie to jest zwyczajne miasteczko, nic więcej tutaj nie ma. I od razu też mówię, że nagrywam ten odcinek zaraz po poprzednim, także nikogo jeszcze nie ma na tym serwerze. Z obcych osób oczywiście. Lecz mam nadzieję, że dołączycie w najbliższym czasie. O, jest! Mój ulubiony burmistrz mi tyle godzin za co na 75% lub lepszą, 24%. Fajnie, mam pierwsze osiągnięcie w grze, która jest kupa osiągnięć. Ale czekamy wytrwale za pieniążkami. Zrobimy to tak. Tutaj już nie starczy na sobie, niestety. Daj, rób się. No pieniądze potrzebuję, fuck.
tu mamy w lewym dolnym rogu ekranu czas, który jest obecnie w grze, chociaż nie wiem na jakiej to w zasadzie działa, ponieważ mamy czas 20:27. I z tego co wiem, z tego co dowiedziałem się od pana Makuły, czyli naszego pancernika, czas nie jest zbytnio zgrany z tym co się dzieje w świecie naszym simowym, gdyż załóżmy o 24, czyli o północy, albo o godzinie 00:00 może szkoła działać, normalnie uczyć ludzi, a o godzinie 12 w południe szkoła będzie zamknięta, ponieważ jest za późno. Coś w tym stylu, takie błędy są jeszcze, także z tym niestety trzeba się pogodzić. Oj, rosnący poziom zanieczyszczeń powietrza. No co zrobić? No przecież musimy mieć jako tako ten dalej, jak się nazywa, przemysł, żeby ludzie mieli gdzie pracować. Nie możemy sobie pozwolić na to, żeby nie mieć tego. Pięknie. Dobra. Bawimy się teraz w domki. Tu. Damy jeszcze tu sklepy. I damy też tu domki. Na pewno nasze miasto przejdzie metamorfozę. Salon hazardu. Na pewno nie chcę hazardu. Nie. To nie ten kierunek. Nie chcę hazardu. Na razie przynajmniej. No i cóż, teraz wam pokażę może, jak tu się można bawić z parkami i innymi rzeczami. Zacznijmy od tego, że damy ile? Minus 40 na godzinę. W sumie to nie jest dużo super. On nam wzbogaci trochę tutaj nasze miejsce. Damy tutaj. Będę pracować za grosz, no niestety. Fajne jest to, mi się podoba, 20 na godzinę. Damy to może tutaj, w tym miejscu, tak. Pięknie to wygląda. I z tego co wiem, jest też rozbudowa. Czyli możemy dorzucić do parku jeszcze coś takiego. Dorzucić jeszcze inne rzeczy. O właśnie, tak na przykład. Dodajmy sobie jeszcze jeden, zobaczymy jak to wyjdzie w całej rozgrywce. Może faktycznie coś się buduje fajnego. No i cóż. Patrzę, co jeszcze tu bym mógł zrobić. Na razie to miasto niczego nie przedstawia konkretnego. I sprawdźmy, cały czas potrzebujemy niestety, ale przemysłu. Dobra, to bierzemy znowu drogi. Weźmy sobie to. I weźmy sobie to. No, pokażcie się. Za będzie piękne kółko. Ładnie jest. I 470, czy to starczy, żeby dojść tutaj? Niestety nie. Dałem tylko tyle. I zobaczcie, jak to fajnie wszystko teraz będzie wyglądało. Niby słyszałem, że są pewne problemy z stawianiem okręgów jako ulicy. Z tego powodu, że nie zawsze to w 100% działa. I przede wszystkim, spójrzcie, tu mógł być domek chyba, ale no niestety nie będzie on tam, gdyż... O właśnie, widzieliście też, że zniknęło. Dobra, teraz odtąd damy tu. Za mało kasy? O kurde. Jedna ulica i 725 złotówek czy dolarów nie starcza? To jest ciekawe. Ale zaraz się tym zajmiemy, tylko niech nasza kasa trochę wzrośnie, bo mamy plus 1000 złotych na godzinę, także to jest bardzo dużo. No dalej, jest już. Damy to tu, wow, taka uliczka 1000 kosztuje. No niezbyt fajnie wam powiem. No właśnie, tego się spodziewałem. Ale za to w tym miejscu możemy już budować naszą strefę przemysłową. Właśnie na ten sposób. No i dalej. A ciekawe, czy środku da się budować. Chyba się nie da tutaj w tym miejscu, ale dobra. Się zobaczy w późniejszym czasie. Widzę, że kasa znowu wpłynęła do naszego pięknego, kochanego ratusza. Czyli zrobimy to tutaj i zrobimy to
W tym momencie wypełniamy prostą strefami. Nawet nie pytajcie się, jak to wygląda teraz. Albo znaczek Team Fortress, albo znaczek czegoś innego, co się pewnie domyślacie, o co mi chodzi. No dobra, co dalej, co dalej, co dalej? Nasze miasto na pewno będzie potrzebowało czego? Kliniki, ale klinika kosztuje 20 tysięcy złotych, także dosyć dużo. Tak samo zresztą jest z jednostką straży pożarnej, czy też policją, posterunkiem policyjnym. Właśnie, dwór Maxis. Wy możliwe, że nie będziecie mieli tego, ponieważ to jest w dodatku w edycji limitowanej. Dwór Maxis jest. Dwór Maxis pozwala nam na zrekrutowanie bohatera o nazwie Maximen, czy coś w tym stylu. No i on walczy z przestępczością niczym nasz sławny Batman z Gotham City. Co to chyba robi dosyć poprawnie. No nie wiem, bo sam tego nie sprawdzałem jeszcze. Mam nadzieję, że razem na wizji to sprawdzimy. Ja postaram się bardzo często grać w SimCity. No i mam nadzieję, jeszcze raz mówię to tak dosyć oficjalnie. Zapraszam serdecznie do rozgrywki w SimCity razem ze mną. I jeżeli będziecie chcieli, zresztą pod filmikiem, czyli w komentarzach, cholera, w opisie filmiku będziecie mieli mój nick z SimCity, zresztą nie trudno się domyślić, a właśnie z Origin. Jest to Sato HD, także no jeszcze raz serdecznie zapraszam do zapraszania do znajomych, ponieważ ja nie mogę zaprosić, ponieważ nie wiem kogo, a wy wiecie kogo zaprosić do znajomych. No dobra, daj kasa, jeszcze raz kasa. Nikt tutaj nie mogę budować drogi. Fuck, znowu nie to. Proste mają być. Dobra, zrobimy to dotąd. No i oczywiście, jeżeli macie jakieś pomysły odnośnie mojego miasta, sugerujcie mi to w swoich komentarzach pod filmikiem, ponieważ no ja nie do końca ogarniam to SimCity. Traktuję tą grę jako nową. Nową w ogóle grę, gdzie są zasady zupełnie inne niż w SimCity 4. Także jeżeli znacie jakieś chwyty fajne, to piszcie w komentarzu. Ja może je wykorzystam, może nie. To zależy. Tak. Kurde, za mało kasy znowu. Fuck. Ale za to mogę wybudować tutaj znowu miejsca handlu. Oraz stać mnie nareszcie, stać mnie. Dobra, taką trochę krzywą zrobimy. Miejsca handlu i miejsca mieszkalne. Tak jest, proszę bardzo. Tak to wygląda z góry moje miasto. No i cóż, no w klinikę bym poszedł. Lecz no nie mam kasy zbytnio, szczerze. Za mało średnich zamożnych kupujących. Firmy komercyjne mają za mało średnich zamożnych kupujących. A więc co? A więc trzeba budować parki tego typu rzeczy, żeby wzbogacić teren. Oraz straż pożarną, policję, szkołę, czy też klinikę miejską, ponieważ to też podwyższa wartość gruntu. Co też powoduje to, że do naszego miasta przyjeżdżają zamożniejsi Simowie. No i więcej pieniążków za to idzie oczywiście, więc to jest promować, prawda? Dobra, mamy 4 koła na razie, a potrzebujemy 20, także trochę tego czasu zleci. Ja widzę, że podbijam pod 19 minut, ale spoko, jeszcze tam chwileczkę z wami posiedzę. Widzę, że tutaj jest bardzo duże zapotrzebowanie na strefy komercyjne dla niezamożnych. Fajnie. Spoko. A tak mnie ciekawi jedna rzecz. No jedna rzecz mnie ciekawi. Wezmę sobie teraz. Was pomoże, też to będzie ciekawiło. Wezmę sobie teraz to podstawowe. Czy to się zmieściło się, ale słuchaj. Bardzo zabawne.
skanują, cholera, dlaczego? Co oni chcą ode mnie? Fuck, wszystko mam przecież. Protestuję, protestuję. What the hell? Ale dlaczego protestują? Powiedzcie mi, dlaczego protestują? Przecież prawie wszyscy Simowie są zadowoleni, czy trochę mniej. Właśnie to jest ta wartość gruntu, gęstość. O! Wartość gruntu to jest większa, fajnie. Co tam jest napisane, bo nie widzę. Radzę sobie tak dobrze w tym mieście, że chyba wkrótce zrobię remont. Fajnie. Siot. Czy ktoś ma chusteczkę? A więc właśnie, potrzebujemy naszego nieszczęsnej kliniki. Z tego co widzę, to musimy poczekać 5 godzin i będziemy mieli klinikę w naszej subsidii, w naszym rocznym mieście, gdzie mam nadzieję w przyszłości będzie wszystko się dało dosyć mocno, a chodzi mi tu o pieniądze i dosyć mówi do nas. O kurczę, więc rozumiem, kadra kierownicza, czyli chodzi o tych zamożnością wyższą. Dobra, spoko. I fajne jest to też, jestem ciekaw, skąd oni wzięli nazwy, też nazwiska. Zaraz sprawdzimy. Dom bogaczów. Dom duszów. Dom Cybulskich. I jestem ciekaw też, czy takie nazwiska faktycznie istnieją. Co oni tu chcą? Właśnie, policja te rzeczy. Burmistrz, mamy raport, że jakiś szaleniec, który mówi o sobie doktor Wu, zagraża regionowi. Może go pokonać tylko w jeden sposób. Bez litości. Maximen. Musimy sprowadzić go z powrotem. Musimy powiększyć miasto, by zapewnić mu odpowiednią siedzibę. Może wtedy zechce nas ratować. Okay. No i to jest właśnie Maximen, o którym mówiliśmy. Znaczy, o którym ja mówię właściwie. Teraz sprawdźmy w ratuszu jeszcze. Zdrowie nie kupisz. W mieście jest mnóstwo chorych. Musisz iść do kliniki lub szpitala. Musisz iść, sorry. Patrz. Wezmę. Klinikę też. Na pewno. Tylko chwileczkę. Ile kasy? 15 koła, czyli jeszcze takie 3 godzinki spokojnie, bo zarabiam 2 tysiączki na godzinę. Czyli policząc 2 godziny to są 4, czyli zabraknie mi 1000. No dalej, bo jestem ciekaw, co się stanie. Ale jest fajnie to wygląda. I mogę wam też powiedzieć to. Co to jest? Potrzebujemy kliniki, oczywiście zrobię to. No dalej. A chcę klinikę wybudować. No 20 tysięcy, czemu tyle? No kurde, no. Mamy 17, później będzie 18, 19 i na końcu wybudujemy klinikę i zobaczymy, co się stanie, czy faktycznie będą zadowoleni z tego wszystkiego. Dzienna liczba zgonów, czyli na dzień umiera mi dwóch sim. Nie fajnie, bardzo nie fajnie. A tu co znowu ze śmieciami jest? Góra śmieci, czyli nie mamy śmieciowiska. Fuck. No nie jest fajnie. Mam nadzieję, że doprowadzimy to wszystko do działu takiego, że wszystko będzie działało. Znaczy się, no kurczę, znowu się zaplątałem w swojej wypowiedzi. Trudno. No, jest klinika. Klinikę może postawimy. Klinikę, gdzie postawić klinikę? Klinikę tu przy rondzie. Jeps, tak, niech stoi klinika. Umieść klinika tu. Lecz tylu chorych pacjentów więcej pięć. Fajnie. Dobra, klinika jest. A tutaj jest, wszystko jest dobrze. Fajnie. To teraz czekamy. O Jezu, ale spadły nam zarobki. Widzicie to? Nie jest zbyt fajnie, co? Nie klinika leczy chorych simów, lecz o tyle chorych pacjentów. Dobra, śmieciowisko. Na początku to 9 tysięcy. W sumie, kurczę, jest 24 minuty. Poczekamy sobie chwileczkę. I wybuduję jeszcze to śmieciowisko, bo kurczę... No nie da się powiedzieć tego, że jest dobrze na naszym mieście, ponieważ panuje choroba jakaś. Nasi simowie leczeni pacjenci są.
no, leczenie pacjenci 9, możliwe leczenie 10, oczekujący pacjenci 0 na 10. No fajnie, 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 fajnie. Kaszel nie chce ustąpić, spoko. Tutaj to tak intuicyjnie jest wszystko zrobione. Ponieważ wiem, gdzie czego szukam. Jak są problemy, szukam tego w ratuszu. Jak... to zresztą nie tylko w ratuszu, bo widać od razu, że... tutaj gdzieś były problemy jakieś. Tutaj coś się dzieje. Złamana ręka chyba, tak? Wypadek znaczy się. No fajnie, fajnie to zrobili naprawdę. To mi się podoba. Spoko. Jeden pacjent oczekuje, że tak powiem, tego daje się nazywa leczenia. I co dodali w naszym SimCity? Dodali coś takiego, że można modernizować placówkę. Sprawdźmy. Mamy tak. Zapewnia więcej łóżek dla simów, co pozwala leczyć więcej pacjentów naraz. Skrzydło sal dla pacjentów. I stanowisko karetek. Wszystko można to kupić i to jest... No powiem wam szczerze, to jest fajne. To mi się podoba. A dajmy im tutaj jakąś wizytówkę, że to jest lecznica. Damy to tak, tutaj pięknie będzie wisiało. I nie powiedz mi, że to nie jest boskie, to jest fajne. Dobra, wyłączmy. Mamy 7 koła, a potrzebujemy 9 na oczyszczanie ścieków. Wybudować więcej fabryk. Czy was pogięło? Ledwo sobie możecie poradzić z tym, co tutaj jest, a chcecie jeszcze więcej fabryk? Spoko. Za to jest miłościwy. Miłość. Dobra, myślę z tym. Co chciałem powiedzieć? Dajmy tak. Na oko to wszystko teraz robię. Tak. Tutaj tak. No tak, mamy zatwierdzoną petycję w sprawie budowy kopalni węgla. No wiem, wiem, potrzebujemy tego. Śmieci wszędzie, no nie, 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 tak być nie może, ja tym wiem, ale na razie musimy się z tym wstrzymać. 9 koło, a mamy już, panie, czy nie musimy się wstrzymywać? Śmieci budujemy tutaj, pięknie tak. I oczyszczanie miasta zatem to dla sąsiadów. Fajnie, fajnie się robi. Sprawdźmy, tylko tak, tak... No wiem, że nikt na pewno nie dołączy bez, na moje zaproszenie tylko i wyłącznie. Ale tak sporadycznie sobie lubię sprawdzić. No dobra, wszystko chyba dobrze. Nie no, pożary będą teraz, kurczę. Dobra, wiecie co? To będzie chyba wszystko na dzisiejszy odcinek. Dzisiaj takie podsumowanie wybudowaliśmy. Wysypisko śmieci, wybudowaliśmy klinikę, wybudowaliśmy co jeszcze, ratusz chyba dzisiaj był postawiony, jak nie wczorajszym odcinku, ale mniejsza z tym. No i co jeszcze, i zrobiliśmy fabryki, znaczy dużo fabryk, no i teraz, no niestety, ale straż pożarna jest potrzebna. No i czekać i patrzeć, co się dalej stanie. A tymczasem, jeżeli się spodobało, to daj łapkę w górę, skomentuj lub cokolwiek innego, co chcesz. Jestem Sato HD, nagrywam dla ciebie. Siema, nara, pa, cześć. Koniec.